Jak Państwo jesteście zorientowani z przekazów medialnych, w Polsce minister rolnictwa nie mówi, że jest u nas susza. Wykazuje tylko kilka regionów, w których jest zagrożenie warunkami atmosferycznymi. A co powoduje? To powoduje, że do nas są składane różnego rodzaju wnioski o szacowanie szkód. Więc została powołana komisja na wniosek burmistrza, została powołana komisja w składzie pani Sylwia Jarmużek z Urzędu Sławie, pan Grzegorz Szulc z Kalska, z ODR-u i pan Wiesław Prąkiewicz i pani Joanna Danczewska, przedstawiciele LIR-u, Górskiej Izby Rolniczej. Powiem, że żeby też wszyscy nie myśleli, że to jest akcja, która na dzisiaj ma zaowocować tym, że wszyscy składający wnioski będą pozytywnie załatwieni. Proszę przyjąć taką informację, że szacowane będą szkody w uprawach ziemniach, roślin strączkowych, krzewach owocowych na pierwszej i drugiej kategorii gleb oraz użytkach zielonych piątej i szóstej kategorii gleb. Komisja już działa w terenie. Jeżdżą na zgłoszenie, dzisiaj też mieliśmy takie zgłoszenie, jeżdżą, że tak powiem, komisarze w teren, weryfikują to wszystko, co będzie materiałem w protokołach przesłanych także do wojewody, tylko wojewoda będzie musiał zaakceptować pewne fakty, weryfikować przez swoje służby i będzie na pewno jakaś pomoc dla rolników, ale to nie jest to, czego wielu rolników się domaga, czyli ogłoszenie akcji susza, czyli totalnego zagrożenia dla rolnictwa w Polsce, a tylko dla wysublimowanych upraw.